bardzo podobny samochód. A wracając do tych, bo nie skończyłem o tych brygadzie ukraińskiej, bo ja miałem trzy brygady. Brygadę ukraińską, które były pododdziały z Kazachstanu, z Gruzji i Azerbejdżanu. Miałem brygadę hiszpańską, które były pododdziały z Nikaragui, z Dominikany, Nikaragua, Dominikana, Hiszpania i co tam jeszcze oni mieli. Jeszcze był jeden z Południowej Ameryki. No i miałem brygadę polską, której były pododdziały włoskie, amerykańskie, bułgarskie, węgierskie. No i miałem jednostki wsparcia i zabezpieczenia, siły specjalne amerykańskie, śmigłowce itd. itd. To tworzyło wielonarodową dywizję. W związku z tym, że wszyscy dowódcy brygady, dowódcy batalionu mówili po angielsku, oprócz dowódcy brygady ukraińskiej. Z nim musiałem po rosyjsku prowadzić działania. Dlatego sobie ten rosyjski odświeżyłem wówczas. Pamiętacie, to wtedy... Wtedy to akurat była ta sprawa więzienia w Abu Ghraib wybuchła. Znaczenie się amerykańskich oficerów żandarmerii, tych strażników nad tymi jeńcami, tam szczególnie jedna tam kobieta się tam wsławiła w tym, która tam na łańcuchu ciągała tego Araba gołego. Prawda? No po prostu to wyszło wszystko na jaw i ja otrzymałem wówczas, ministrem był u nas Szmajdziński, świętej pamięci, otrzymałem rozkaz, żebyśmy, bo myśmy nie mieli u siebie więźni w dywizjach, tylko mieliśmy punkty zatrzymań. Każda brygada miała punkt zatrzymania. Jak złapaliśmy jakiegoś gościa podejrzanego o terroryzm, albo który w trakcie zamachu został złapany, albo po, no to żeśmy go przytrzymywali do 48 godzin i później przyjeżdżała brygada z brygady żandarmerii i zabierali go do więzienia do tego Abu Ghraib, nie? Albo go interrogation team i na miejscu go przesłuchiwali. No i dowódca, minister mi nakazał przegląd wszystkich tych więzień, tych punktów zatrzymań, w jakich warunkach są przechowani, czy, no bo trzeba było zapewnić, te, jak prawa wojny mówiły, prawda, żeby zatrzymany miał opiekę, żeby miał jedzenie, aby tam sprawdzić go, jak się go przyjmuje, a jak jest ranny, żeby go opatrzyć i tak dalej, no tak tego. Więc wysłałem swojego, bo każdy dywizji mieliśmy prokuratora, radcę prawnego, tam lekarzy, wysłałem prokuratora z lekarzem i z radcą, taki zrobiłem team międzynarodowy, żeby objechali te wszystkie miejsca. Jak przyjechali do Al-Kut, gdzie było ukraińskie, ten punkt zatrzymań, ten prokurator, to był Amerykanin, przyjechał, mówi, nasi CIA to są rzeźniki, ale to, co ten w tej brygadzie zrobili, jak ją zrobili, jak punkt zatrzymań, kontenery normalnie, wycięty dach tego konteneru z góry, trzy kontenery złączone, a ci goście siedzieli tak, w kucki, ręce z tyłu związane, ścigali, srali pod siebie, miska z jedzeniem tutaj, w tym upale po prostu, a on, tam brygada ukraińska, ona była na granicy z Iranem i mieli tam dużo tych strat, bo tam ciągle były przejścia przez te granice i tam trochę ich ostrzelali, trochę tego. Ja do tego mojego zastępcy, bo miałem zastępcę właśnie Hiszpana i tego Ukraińca, generał Sobora. Władimir, no co ty? Ty chcesz, żeby nas wsiech w tiurmu? A on mówi, ja by wsiech ich gospodin generał zeryzał bandytów. Dzieleni. Mówię wam. Wołyń, po prostu Wołyń. Ja wiem, człowieku, nas pozamykają to. Jakby przyjechał jakiś międzynarodowego Czerwonego Krzyża, to pod Hagę idziemy. Tak naprawdę to tylko dlatego, że był tak SOP, to jest Standing Operation Procedures. Było w tym SOP napisane, które wydał dowódca z JTF-u, Combined Joint Task Forces, czyli dowódca całej operacji. To on wydał tylko w SOP zgodę na tworzenie punktów zatrzymań i przytrzymywanie zatrzymanych, podejrzanych o terroryzm czy o działanie zgodne z prawem na 48 godzin. My tak naprawdę takich praw nie mieliśmy. Tak, żandarmeria polowa na przykład, to musi się dostosować, ale tam w ogóle w tym państwie prawa nie było, bo rozwiązali administrację, wojsko, policję i mało tego, jeszcze Saddam wypuścił wszystkich tych bandytów, złodziei, to wszystko, to latało, magazyny broni otwarte, banki otwarte, sklepy pootwierane, grabież na całego, przecież
No, nie chcę wam mówić. No wyobraźcie sobie, tak dobrze, w miarę dobrze zorganizowanym krajem, jak Polska jest, nie? Nawet jeden dzień rozwiążemy administrację, chociaż ZUS można było spokojnie rozwiązać, bo to jest organizacja przestępcza, ale niezorganizowana. Administrację, wojsko, policję, jeszcze więźniów wypuśćmy. To wy wiecie, co by się działo w tym naszym kraju? Nie? A tam to, kraj to w ogóle taki był. To był największy błąd administracji Beremera, bo ja akurat byłem wtedy 2000 czy 2004, to wojna skończyła jeszcze, właściwie dogorywały te wszystkie wraki i wtedy myśmy wchodzili tam, to był taki bajzel, że... A co tam, jest kościół jakiś? Aha. No mamy już 5 minut po... samych sobie, dlatego tam ten kryzys. To był największy błąd Bremera. Było nas tam wtedy 7 dywizji. 5 amerykańskich i 2 wielonarodowe. Brytyjska i ta polska, pod polskim dowództwem, ale 10, tam 20 nation było. I każdy miał przydzielony sektor, prawda? I tamte dywizje dowodzone przez Amerykanów, między innymi na północy był generał Petraeus, późniejszy szef CIA. Moim sąsiadem Faludża Babilon był generał Mattis, obecny sekretarz obrony u Trumpa. W tym Faludży był właśnie Mattis, a potem był. W każdym razie 5 Amerykanów było, a zastępcą Mattisa był generał Mike Curtis Caporetti, który jest dzisiaj Securem, czyli dowódcą sił NATO w Europie. I każdy miał swój sektor przydzielony, za który odpowiadał. I przy tym sektorze każdy miał administratora cywilnego, a całym administratorem, myśmy go nazwali wicekról Iraku, był Bremer z ramienia Busha. I on wszystko spieprzył, bo to tak naprawdę on wszystko spieprzył. Jakbyśmy mówili, żeby nie rozwiązywać administracji, żeby nie rozwiązywać wojska, bo on chciał zrobić proces debazyfikacji, tak jak robili denazyfikację, bo partia baz była taka ponadnarodowa, jak pamiętacie, nie? Syria, Irak, Libia, Egipt, ale potem to się rozpadło, został tylko Irak. I on chciał tak. Ja mu mówię, że u nas po 89 roku Mazowiecki, taki premier, słyszał pan o nim, mówię do niego, to taki, on taką zrobił czarną kreskę, bo przecież w tym kraju było, znaczy gdzieś tam 7-8 milionów, było 2 miliony członków partii PZPR-u i on ich nie wyszczelił na księżyc, tylko oni zostali w tym kraju. Ci, co mieli ręce umoczone we krwi, przestępcy i tak dalej, powinni zostać skazani, ale pozostali mają żyć w tym kraju. To samo co z tą partią baz. Ci, co mają ręce we krwi, to trzeba ich skazać, zamknąć, nie wiem, powiesić, zaszczelić, ale pozostali mają prawo żyć. I oni odsunęli zupełnie od władzy i ci ludzie, oficerowie, wykształceni, żołnierze i tak dalej, oni zaczęli, nie mieli z czego żyć, oni zaczęli im płacić. Al-Kaida tam weszła. Przecież przed Saddamem, jakby Saddam, to Al-Kaidy nie było. To chyba zaczniemy. 11:45. Ile? 45. Aha. Dzień dobry. Dobra. Także tak to wyglądało. Amerykanie w ogóle się poruszali wtedy jak słonie w porcelanie, tak jak nasz wspaniały minister Waszczykowski prowadził taką politykę, że oni w ogóle nie pojęcia nie mieli. Codziennie mieliśmy wideo telekonferencję BTC, bo ja na przykład miałem stanowisko dowodzenia w Babilonie, tamten w Kirkuku, ten w Iskandarii, tamten jeszcze w Basrze. To potężny ten kraj, prawda? Ja miałem od granicy z Arabią Saudyjską do granicy z Iranem, 5 prowincji. To myśmy do Babilonu, do Bagdadu miałem jakieś 300 km, to z śmigłowcem się latało. To raz w miesiącu mieliśmy commander conference, czyli z dowódcą, i od razu łączyło to się z taką polityczną, czyli wszyscy ci szefowie CPA, Coalition Provision Authority, też się schodziło, no i tego. I my jako dowódcy, my wiedzieliśmy, ja miałem codziennie 220 patrolów, dzień i w nocy robiliśmy różne rzeczy. Ja wiedziałem, co się dzieje w tej prowincji, jakie jest reality, nie ten, co w Bagdadzie siedział. A ci dowódcy amerykańscy się trochę głobali, bo to był kumpel z Bushem, ten Bremer, i z tym, z Rumsfeldem, który był wtedy sekretarzem obrony. Jak oni coś mu powiedzieli, no to on od razu sam kablował do tego i goście mieli karierę skończoną. Więc zawsze wypuszczali mnie albo Brytola, żebym, bo Brytyjczyk był w Basrze tego. A tam co tam zależało, mnie mógł zaskoczyć, no, nie?
I ja mu mówię, że to nie jest tak, jak on tego, a ci jego zarządcy, ten CPA cały, to mówię, pan nie wie, co się tam dzieje w tym terenie. Na przykład wymyślił ten u mnie, co był w Chili, że on będzie, bo tam w tym Babilonie i w okolicach to był kiedyś silna obecność Żydów była. Przecież w Iraku w 60-tych latach była, w Bagdadzie była dzielnica żydowska. No i tam były jeszcze ślady synagog, ale później przecież już ta wojna iracko-irańska i w ogóle Irakijczycy, Arabowie nienawidzili Żydów. Były spalone synagogi. Ten wpadł na pomysł, żeby przeznaczyć z funduszu odbudowy $300,000 na odbudowę synagogi. Ja mówię, czy cię porąbało, gościu? Przez w nocy spalą te synagogi, to jest raz, a jeszcze zabiją tych, kto to robią. A poza tym, gdzie ty znajdziesz ekipę remontową wśród Arabów, żeby synagogę ci odbudowywali? No i takie tam. A mówię, a cementownia w Karbali leży w gruzach, a nasi, bo Polacy to budowali tam w latach 70. I ja odzyskałem dokumentację techniczną tej cementowni. Nawet firma, tego, ale firma bała się przysłać ludzi, ale z Jordanii mogli goście przyjechać i odbudować. No to na to pieniędzy nie chciał dać, prawda? Ja mówię, a nam jest potrzebny materiał budowlany, to trzeba wszystko tego, cośmy kupowali w Kuwejcie i w Jordanii cement. No po prostu słonie w porcelanie. Nie mówię, że myśmy byli idealni, ale przynajmniej rozumieliśmy to. Ja przecież miałem tłumaczy arabskiego, naszych arabistów, ale miałem i Arabijczyków wykształconych w Polsce. Przecież to całe stada się kształciło tych. I tak naprawdę to mieliśmy również i donosicieli, którzy za pieniądze kapowali nam, gdzie są składy ukryte amunicji, broni, gdzie są ci goście, którzy w dzień sprzedają, a w nocy latają z karabinami, podkładają ładunki i tak dalej. No to tak jak w każdym narodzie. Także my nie mówmy, że nie mieliśmy w kraju szmelcowników, nie mieliśmy tych, co nie wydawali Żydów, bo wydawali. No. Nie był to proceder nie taki, żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust, absolutnie, ale to był proceder. No. Historia każdego narodu jest trudna, a połowę Francji to co? Wysyłały, wskazywali, gdzie są Żydzi i wysyłali ich do Polski, do obozów. Węgry. Słuchajcie, jakbyście wygooglowali, tu rozmawialiśmy z panem Rosarem. Lat temu, 2, 3, 4, 5, może było 500, 600 takich odsłon, że polskie tam obozy i tak dalej, to ambasady prostowały. Teraz mamy 2 miliony odsłon. To jest kompletnie bez sensu to jest. Kompletnie. To chyba zaczniemy, bo tutaj, nie wiem. Aha, jasne. A, mam plakacik, to świetnie. Na uczelni go pokażę studentom moim. A to co ten gear, który mam na sobie, to jest kamizelka kuloodporna. Bardzo dobra, zresztą keflarowa, ale... Tak, tak, ale tego, ale... No i mam magazynki dodatkowe. Lataliśmy albo z długą bronią, albo... Ja mam ten... To jest taki... Jak Uzi, tylko takie udoskonalone. Magazynek na 22 naboje, 23 w komorze nabojowej. Bardzo poręczny, bardzo celny. Z odległości 100 metrów tak, takie skupienie można mieć. Można strzelać ogniem seryjnym i pojedynczym. Krótkie serie, po dwie. Ten po lewej stronie to jest mój doradca polityczny, nieżyjący już ambasador Krystosik, który był kiedyś polskim ambasadorem w Bagdadzie, świetnie po arabsku mówił. Zmarł 4 lata temu. No i ten po prawej to ten, to jest generał Gruszka. A śmigłowce, które tam stoją, to wam powiem, opowiem wam, co to jest i co stoi za nami. Także tak po całym dniu przy tak 35 stopniach ciepła i ten gir tak waży około 15 kg, to 3-4 podkoszulki się zmieniało i wypijało się 2-3-4 litry wody codziennie, bo inaczej odwodnienie gotowe. Normalnie ważę 74-75 kg, wtedy jak wróciłem 65 byłem. Okej. Bardzo proszę, cieszę się bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podczas drugiego dnia targu rematryjskiego, podczas naszych wyznanych prelekcji. Dzisiaj kończy wyjątkowy.
pierwszy polski oficer, który objął wysokie stanowisko dowódcze NATO. Według Ministerstwa Obrony Narodowej jest jednym z najbardziej dynamicznych i zaangażowanych polskich dowódców. Doktor nauk specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowych. Mówca niekonwencjonalny z dużym poczuciem humoru. Zapraszam na dyrekcję pana generała Mieczysława Bieńka. Bardzo dziękuję. Słychać mnie tam? Jakby panie były tak miłe, się przesiadły do przodu, to nie musiałbym bardziej się wysilać. Mikrofonem oczywiście. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim, moi drodzy państwo, bardzo jest miło, że mogę przed, co prawda skromnym, ale na pewno zacnym audytorium wystąpić. Będę mówił o budowaniu silnej kultury organizacyjnej, misji, wizji i wartości firmy. To są takie rzeczy, które są nieodłącznie związane ze strategią. Wszystko, co w życiu robimy, musi mieć jakąś myśl przewodnią. Podzielę się z Państwem różnego rodzaju moimi doświadczeniami w oparciu o to, co robiłem w życiu, czym zarządzałem i w jaki sposób udało mi się te cele osiągnąć i porównam je do tego, co możemy osiągnąć w biznesie. Jak każda organizacja, wojsko musi się cechować również hierarchią i dyscypliną. Tutaj na tym obrazku, jak widzicie, zapewne zadajecie sobie pytanie, co to za obrazek jest. To jest, proszę państwa, lądowisko Babilonie. Babilon, kultura 4000 lat przed naszą erą. Bardzo się rozwinął w okresie panowania Aleksandra Macedońskiego, gdzie nawet Aleksander Wielki Macedoński zwanym zmarł 524 lata przed naszą erą. Tam, w tym Babilonie słynnym, mamy również władcę Nabuchodonozora, ogrody Semiramidy i słynną bramę Isztar, która, oryginalna ta brama, stoi w Muzeum Starożytności w Berlinie, bo ją Niemcy ukradli w czasie Imperium Otomańskiego. I kiedy zakończyłem swoją misję w 2004 roku w Iraku jako dowódca Dywizji Wielonarodowej, zostałem zaproszony na konferencję archeologiczną, gdzie jeden z archeologów oskarżył nas, Polaków, o to, żeśmy rozkradali zabytki Babilonu. Ja mówię mu w ten sposób. Paradoksalnie umieszczenie stanowiska dowodzenia Dywizji Wielonarodowej, którą zrobili to jeszcze wcześniej Amerykanie, w Babilonie uchroniło rozkradanie tychże zabytków, bo baza była chroniona. Natomiast siedzący tam Niemcy obok, mówię, jakbyście chcieli, z wielkim respektem do waszego narodu, ale zobaczyć tą bramę Isztar, to właśnie wyście ją ukradli w XVIII wieku i stoi obecnie w Berlinie. No to rzeczywiście przysporzyło mi to sympatii u kolegów niemieckich. Myślenie kreatywne jest również podstawą tego, abyśmy mogli osiągać sukces. Wydaje nam się czasami, że czegoś nie potrafimy zrobić albo nie osiągniemy czegoś, ponieważ jesteśmy za słabi, zbyt mało mamy inicjatywy, zbyt mało mamy wiedzy. To nieprawda. Marzenia jak ptaki szybują po niebie. Ktoś tak śpiewał. I tylko trzeba o tym myśleć, a da się to zrobić. To więc tutaj to lądowisko, które widzicie, to jest droga dojazdowa do Babilonu. Przed nami jest ta brama Isztar, replika tej bramy, a za nami rząd śmigłowców ewakuacyjnych Black Hawk oraz bojowych Apache. Dzięki tym śmigłowcom na pierwszym planie celowo pokazałem ten śmigłowiec, który stoi ratowniczy. Dzięki tym śmigłowcom uratowaliśmy wiele ludzi, nie tylko Irakijczyków, ale przede wszystkim naszych żołnierzy rannych, bo pamiętajcie, że pierwsze 20 minut to są złote minuty. Kiedy dotrzemy do rannego człowieka, weźmiemy go na pokład śmigłowca ratowniczego, damy mu zastrzyk z adrenaliny przeciwwstrząsowy, opatrzymy go i dowieziemy go do szpitala polowego, ratuje życie. Dlaczego o tym mówię? Mówię również o tym dlatego, że wśród największych wartości, które należy sobie cenić, to jest wartość zdrowia i życia ludzkiego. I stresu związanego również z tym, co robimy na co dzień, o tym będę za chwilę mówił. Wszystko inne możemy sobie kupić, możemy pożyczyć, wyleasingować lub ukraść, ale zdrowia niestety nie. Nawiązując do tego, proszę państwa, co mówiłem o strategii, ona jest dobrodziejstwem bogów, ponieważ pozwala nam wykorzystać potęgę naszego własnego umysłu. I już taki starożytny filozof chiński, filozof wojny, mówił, że najważniejszą zasadą wojny jest atakowanie strategii wroga.
Aby to zrobić, musimy zrozumieć wojnę. Ci, którzy znają nieprzyjaciela, jak i znają samych siebie, nigdy nie zaznają goryczy porażki. To jest tak samo jak w życiu. Musimy rozpoznać teren, musimy się zorientować, jakie zadania nas czekają, jakie mamy otoczenie, o tym będę za chwilę mówił, i dopiero przystępujemy do działania. Mówiąc o strategii, chciałbym to powiedzieć w takim szerszym, bardziej aspekcie, bo dzisiaj wszyscy obserwujemy taką to sytuację w życiu, że mówimy, no tak, żyjemy w środowisku bezpieczeństwa dosyć stabilnym. Mamy stan pokoju, kryzysu i wojny, bo wszystko może się kręcić wokół biznesu, wokół dobrobytu, ale jeśli kraj znajdzie się na krawędzi kryzysu albo wojny, wszystko szlak trafia. Ja, proszę Państwa, nie mówię Wam tylko to teoretycznie, ponieważ uczestniczyłem w swoim życiu w operacjach bojowych w Bośni i Hercegowinie, niedaleko. Była Jugosławia, w Iraku, w Afganistanie, w Libanie, w Syrii. I ja widziałem, proszę Państwa, co się dzieje z krajami rozwiniętymi. Przecież Jugosławia w latach 70. to był kraj 80. daleko przed nami, jeśli chodzi o dochód narodowy, o rozwój przemysłu, o infrastrukturę. A tylko 4-5 lat wojny domowej pomiędzy Serbami, Bośniakami i Chorwatami cofnęło ten kraj o 20 lat. Dlatego też bardzo istotny jest, aby nasze środowisko bezpieczeństwa było stabilne, bo wszystko inne wówczas może ulec ruinie. Istotą jądra tego bezpieczeństwa jest przywództwo. Każdy kraj musi mieć stabilne przywództwo, racjonalnie myślące o tym, co się dzieje dookoła. Zewnętrznym takim mechanizmem obronnym, które są siły zbrojne, one osłaniają resztę tych stref bezpieczeństwa, taką jak ludność, infrastrukturę i istotę systemu. Ten mechanizm obronny, to siły zbrojne, to potęga ekonomiczna, to sprawy zagraniczne, jest dosyć odporny na konwencjonalny atak militarny. Ale z kolei dzisiaj mamy na świecie przynajmniej 6 potęg nuklearnych, z tego przynajmniej jedna nieodpowiedzialna, które dysponują bronią jądrową. Państwo sobie może tak na co dzień nie zdajecie z tego sprawy, ale tak głośno mieliśmy przez ostatnie pół roku sprawę Korei Północnej, która nie przestrzegając żadnych porozumień wyprodukowała kilkanaście ładunków nuklearnych oraz środków do ich przenoszenia. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby, nam się tak wydaje, gdzieś tam ten Korea, tak pół daleko, to 10 tysięcy kilometrów, strefa czasowa kilkanaście godzin, za kilka dni, za 3 dni rozpoczyna się Igrzyska Olimpijskie, prawda? Korea Północna i Południowa to są kraje, które walczyły ze sobą. W wyniku tej wojny zginęło 3 miliony ludzi. Ja byłem również na Półwyspie Koreańskim, byłem i z jednej strony, i z drugiej strony. I muszę Państwu powiedzieć, że gdyby dzisiaj ten nieprzewidywalny Kim Jong-un użył ładunków jądrowych, uderzając na przykład na swojego sąsiada, to cały Półwysep Koreański zostanie zrujnowany. A co to znaczy? Chiny wciągnęłyby się w ten konflikt natychmiast. Japonia również by nie została obojętna. No i oczywiście obecność 300 tysięcy niemal żołnierzy amerykańskich w tym terenie. Pamiętajcie, proszę Państwa, i czy nas by to nie dotknęło? Oczywiście, żeby dotknęło. 25% światowego GDP to Daleki Wschód. To Chiny, Japonia, Korea i tak dalej. Czyli cały porządek światowy został naruszony. Niedawno, parę lat temu, dopiero ledwo wyszliśmy z kryzysu ekonomicznego i finansowego. Zachwiałby się cały porządek. Dlatego też przywództwo i leadership każdego kraju jest tak istotne, aby utrzymywać tą równowagę. Wielka strategia istotna w budowaniu wartości firmy. To jest sztuka i nauka rozwijania, używania polityki i potęgi ekonomicznej kraju wspólnie z innymi wartościami, ale nad tym się nie będziemy się rozgadywali. Chciałbym tylko Państwu zwrócić uwagę, że w budowaniu kultury organizacyjnej ważne jest u liderów wizja, czyli myślenie mające siłę pociągania ze sobą ludzi, którzy chcieliby zmieniać ją w rzeczywistość. To jest bardzo trudne. Od tego trzeba zaczynać tak naprawdę. Misja daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego dla naszego otoczenia ważna jest nasza organizacja, co ona nam daje, jakimi cechami się ona charakteryzuje, jaka jest jej kultura organizacyjna, która jest równie ważna jak strategia firmy. Tworzenie strategii to jest proces rozwiązywania problemów. Koncentruje się na odkrywaniu nowych problemów i wskazuje nowe sposoby ich rozwiązywania. To są może truizmy, ale teraz w jaki sposób to należy realizować?
Trzeba prognozować. Prognoza to są wnioski z analizy i diagnozy organizacyjnej, dzięki którym można będzie zrealizować tą wizję, o której mówiłem na początku. No i oczywiście polityka. Polityka zewnętrzna, nie w tym zakresie tej olbrzymiej polityki, ale tej polityki, która kreuje, która ma wpływ na wartości naszej firmy. Sytuacja, struktura, tożsamość, procesy. Czyli innymi słowami, strategia jako plan zarządzania to planowanie i programowanie, organizowanie, czyli zapewnienie wykonania tego, przywództwo, które jest niezmiernie istotne zawsze w każdej organizacji. No i oczywiście, jak to mawiał pewien przywódca, który wywołał najkrwawszą rewolucję w dziejach świata, Lenin, mówi, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. Kontrola, no niestety, ale tak jest w życiu codziennym. No więc, proszę Państwa, mamy już tą strategię, mamy nasz plan, mamy program, ale muszę Wam powiedzieć, kochani, że żaden, nawet najbardziej doskonały plan nie wytrzyma w obliczu działań przeciwnika. To zdanie uknąłem w roku 2004. Kto z Państwa oglądał film Karbala? To ja tam właśnie byłem w tym czasie, co się działo. A działy się straszne rzeczy. Dowodzą dywizją wielonarodową, mając 22 narodowości, zorganizowane w 3 międzynarodowe brygady. To naprawdę była wieża Babel w Babilonie, gdzie common lingua to był angielski, ale to był angielsko-angielski, włoski, angielski-polski, angielsko-ukraiński, angielsko-francuski. 23 narodowości. I teraz wyobraźcie sobie 10 500 żołnierzy. Wycofuje się w trakcie operacji brygada hiszpańska, ponieważ socjaliści wygrali wybory, zamach w Madrycie, 2,5 tysiąca żołnierzy się wycofuje. Ja zostaję bez odwodów strategicznych, a jeszcze w tym czasie wybucha powstanie radykalnego szyity Muqtady al-Sadra. Co się wtedy działo, to tylko na tym filmie jest cząstka tego. Mieliśmy zapalony ogień pod tyłkiem 5 prowincjach, za które odpowiadałem. Al-Qut, Al-Hilla, Karbala, Najaf, Divania. Działo się wszędzie źle. I wówczas to, mimo że mieliśmy plany, mieliśmy strategię, ale nie mogliśmy działać tak, jak działa się na wojnie konwencjonalnej, gdzie wytoczy się działa, armaty, samoloty, wsparcie ogniowe. To był teren zabudowany, to były potężne miasta. Karbala to jest 600 tysięcy ludzi, Najaf 250, Bagdad ponad 1 000 000. I wtedy się prowadzi działania niekonwencjonalne w rejonach zurbanizowanych. Wtedy nie tylko siła, ale i strategia, umysł, wszystkie inne środki, które mieliśmy w ręku, mogliśmy wykorzystać, a nie mieliśmy takiej dużej gamy. I dlatego też napisałem to, co widzicie. Żaden najbardziej doskonały plan nie wytrzyma w obliczu działań przeciwnika. Dlatego trzeba mieć w ręku różne inne metody. Tutaj na tym slajdzie pokazałem strategię w budowaniu kultury jako zadania i cechy. Zadania to rzetelna ocena, analiza otoczenia. Brakło nam czasami tej analizy otoczenia i wynik był taki, jaki Wam opowiadałem. Analiza i ocena słabych i silnych stron swoich, ale i przeciwnika. Opracowanie i realizacja planów działania oraz elastyczność ich realizacji. Bo wyobraźcie sobie, że jesteście częścią dużej korporacji, której siedziba jest na przykład w Amsterdamie. I on ma oddział w Japonii, w Korei, w Polsce i gdzieś tam na Saharze Zachodniej. Generalnie znacie strategię firmy, znacie jej zadania, znacie cechy, wiecie, czym się powinna charakteryzować, ale będąc szefem oddziału na przykład w Japonii, ten rynek jest specyficzny dla danego regionu. W związku z tym elastycznie podchodzicie do tego. Elastycznie realizujecie zadania i strategię tej firmy. I dobry menadżer, dobry zarząd spółki czy korporacji na pewno to rozumie. Jakimi cechami powinna się charakteryzować ta strategia? Zakłada określony horyzont czasowy, skupia wysiłki, tak zwany center of gravity, bo jak chcemy zrobić wszystko, to nie robimy nic. Jeśli mówimy, że mamy 6 albo 9 priorytetów, to nie mamy żadnego. Musimy mieć albo 2 albo 3 priorytety, na których się skupiamy. Po ich wykonaniu możemy ewentualnie cząstkowe plany realizować.
Musi mieć jakiś układ decyzyjny, ktoś jest decydentem. Nie może być dwóch albo trzech decydentów, bo wtedy jest bałagan. To tak samo jak w domu, prawda? Jeśli rodzice nie mają jednego kierunku, jeśli chodzi o wychowanie dziecka, mama co innego, tato jeszcze co innego, to wówczas nic z tego nie wyjdzie. Strategia musi być wszechstronna. Efekty widoczne są w dłuższej perspektywie, bo strategia zakłada perspektywę dłuższą i szeroką. No i koncepcje mogą się zmieniać w zależności od tego, jak zmieni nam się otoczenie. Czyli inaczej, ja to widzę w ten sposób, w strategii wojskowej, ale również w zarządzaniu firmą. Wytyczenie celów strategicznych. Co jest moim celem strategicznym? Na przykład strategia bezpieczeństwa narodowego, Polska, mówi, że celem strategicznym Polski jest zachować terytorialność, integralność terytorialną i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Jest jeden cel strategiczny, prawda? I wokół tego celu się kręci wszystko inne. Musimy przeanalizować silne i słabe strony. Co jest naszą silną stroną, co jest naszą słabą stroną, jakie mamy możliwości i jakie mamy zagrożenia. Bo zawsze skądś jakieś zagrożenie nam wyjdzie, prawda? Czyli sformułujemy prognozy, wybierzemy strategię, opcje, stworzymy plan działania, no i oczywiście skontrolujemy to, co możemy zrobić. I spójrzcie, tutaj na tym slajdzie pozwoliłem sobie zrobić etapy i czynności procesu planowania bojowego, a z lewej strony nałożyłem, jak w firmach i korporacjach wygląda plan decyzyjny. Zobaczcie, proces decyzyjny. Zdefiniuje się problem, szukamy alternatywnych rozwiązań, czyli burza mózgów, zespołowa i indywidualna, rozpatrywanie najlepszych wyborów, podejmujemy decyzję, po decyzji wykonujemy to. Po jej zakończeniu przegląd rezultatów. W siłach zbrojnych, na szczeblu przed dywizji, korpusu, ten proces przebiega równolegle sztab i dowódca. Dowódca to jest ten gość, tak jak menadżer, tak jak prezes firmy, on podejmuje ostateczną decyzję i on za nią ponosi odpowiedzialność, bo odpowiedzialność jest jednoosobowa, nie tak jak w naszej polityce, że politycy podejmują decyzję, a kto inny, a nikt za nich nie ponosi odpowiedzialności. I mamy też etapy, otrzymujemy zadanie, dowódca daje wytyczne, sztab przystępuje do analizy tego zadania, prawda? Następnie dowódca ogłasza po analizie sztabu, ogłasza zamiar swojego działania, znowu ten zamiar podlega obróbce, to są równolegle rzeczy. Następnie wydaje się rozkaz bojowy, przesyła się ten rozkaz do dywizji, pułków i tak dalej, no i kontroluje się przebieg tego działania. Ale po podjęciu decyzji, już po tym etapie, decyzja musi być wprowadzona w życie bezwzględnie. Czasami w trakcie jej realizacji, to o czym mówiłem, możemy elastycznie zmienić różnego rodzaju kierunki działania, ale musi to być zrobione po dogłębnej analizie. A więc pierwsze, obserwacja, orientacja, decyzja i działanie. I znowu się to zamyka. Jak już zaczynamy działać, to obserwujemy, jak to działa, czy możemy jakieś wnioski sobie wyciągnąć, które ewentualnie wprowadzimy w życie. Jakie mamy czynniki tutaj wpływające na kulturę organizacyjną firmy? Otoczenie zewnętrzne, a więc kultura narodowa, system wartości społeczeństwa, lokalny system wartości. Na przykład w Japonii przykładowo nie podają sobie pracownicy rąk w ten sposób. Przychodzi się do firmy, wizówkę się w ten sposób podaje, nie zakłada się nogi na nogę, nie pokazuje się tutaj stóp i tak dalej, bo jest to forma niegrzeczna, ale to jest pewna kultura organizacyjna. Przyjeżdża boss wyższego szczebla, cały menadżment wychodzi i go wita przy windzie. Przykładowo. To są pewne cechy kultury zewnętrznej. Cechy organizacji, jej historia, wielkość, struktura i metody zarządzania. Ktoś zarządza metodą bezpośrednią, ktoś pośrednią, ktoś deleguje autoryty, ktoś chce wszystko sam osiągnąć i sprawdzić. Nie. To też wynika z kultury organizacji. Typ organizacji, jaka jest jej struktura rynkowa, jakie wyroby i technologie, jaka branża, no i cechy pracowników. Jakie oni prezentują wartości, jakie podstawy, wykształcenie, płeć, wiek, doświadczenie, więzi emocjonalne. Płeć odgrywa na przykład olbrzymią rolę, niektóre od dzisiaj chyba w całej tej cywilizowanej Europie, w wojsku szczególnie też ostatnio, mówimy o tak zwanym sexual harassment, czyli o równości płci i niewykorzystywaniu stanowisk służbowych do stosunków intymnych. W Stanach Zjednoczonych to jest szczególnie istotne. Ja, proszę Państwa, moim ostatnim stanowiskiem to było zastępca dowódcy NATO w Stanach Zjednoczonych w Virginii. Moją zastępczynią była pani admirał trzygwiazdkowa,
która była pierwszą kobietą w Armii Stanów Zjednoczonych, która dowodziła zespołem lotniskowca na Morzu Śródziemnym. Ona dochodziła do tego stopnia przez lat 40 służby. Bardzo ładna kobieta, szczuplutka, elegancka, Mary miała na imię. I jej się w głowie nie mieściło, że ja jej drzwi otworzyłem. Idąc kiedyś na odprawę, otworzyłem przed nią drzwi. No mówi, sir, proszę tego nie robić. Ja mówię, dlaczego? No ja jestem podwładną, to tak nie tego. A żebym ja ją w rękę pocałował, to już w ogóle się w głowie nie mieściło. Natomiast jak się już na przyjęciach spotykaliśmy, czy prywatnie, to jak najbardziej dała się ucałować, policzek i tak dalej. Ja mówię, ale żeby ją tak objąć, słuchaj Mary, chodźmy na jakąś kawę. W żadnym wypadku. To jest niezgodne z kulturą organizacyjną firmy, jaką są siły zbrojne. Dzisiaj, przepraszam bardzo, dzisiaj w Polsce mamy taką głośną sprawę mobbingu albo molestowania pań w żandarmerii. Słyszeliście o tym, prawda? Dawniej to się nazywało, dzisiaj to mówimy o tym mobbing, a dawniej to był taki dobry opieprz. Ale dzisiaj jak się kogoś tak naprawdę zruga za to, że nie wykonuje obowiązków, to natychmiast piszą, że jest ofiarą mobbingu. Często, gęsto ludzie to wykorzystują, ale to jest również jedna z cech kultury organizacyjnej firmy. Więc tak jakbyśmy to zawarli w takim kręgu, to mówimy, że tak działamy, czyli mamy wizję, mamy strategię, mamy cele, mamy wspólne wartości, struktury, procedury i działanie. Tak Churchill mawiał, że polityka to nie jest, proszę Państwa, to nie są wspólne wartości, to są wspólne interesy. Tak, i on był cynikiem. W wyniku tego cynizmu po Jałcie mieliśmy taki porządek, a nie inny. Dlatego też w firmie jest bardzo istotne, żebyśmy mieli jednak te wspólne wartości. A działamy naprawdę tak, że mamy wspólne przekonania, postrzegania, mamy tradycje, wierzenia, normy, wartości, niepisane reguły, historie i uczucia. U nas jest zupełnie naturalne, że podajemy sobie ręce na dzień dobry. Czasami jak szef podaje rękę, zazwyczaj, codziennie, a raz nie poda, to już mówi, o cholera, coś chyba podpadłem. Nie, tak nie jest. Kiedyś była taka modna w latach 70., 80., sowietologia. Kto jak stanął w odległości od pierwszego sekretarza generalnego na trybunie w mauzoleum, tak mówili, czy on tam czasami już nie będzie wykopany z biura politycznego. Tak samo w kulturze organizacyjnej firmy. Mamy jakieś wartości, mamy niepisane reguły i możemy ich i powinniśmy je przestrzegać. Ja jeżdżę motorem Harley Davidson. Od zawsze. A dlaczego? Bo przekonały mnie wartości i zasady działania tej firmy. Mów prawdę. Nawet w małżeństwie, prawda? Przychodzi mąż o 3 nad ranem, a żona mówi, gdzie byłeś? O, w operze byłem. No przecież w naszym mieście nie ma opery. No ale byłem w operze i tej wersji się będę trzymał. No więc trzeba mówić prawdę, no, nawet jak ona by była najbardziej okrutna. Trzeba być fair, dotrzymywać słowa, szanować klientów i personel, zachęcać do intelektualnego rozwoju i budować wzajemnie korzystne relacje wewnątrz firmy i z otoczeniem zewnętrznym. Ile by nie mówić o wartościach i kulturze korporacyjnej, w tych zasadach zawiera się idea całego tego właśnie zagadnienia. I dlatego jeżdżę Harley'em. Tutaj akurat taki obrazek, Państwo widzicie, kiedy byłem w Virginii, pracowałem tam, oczywiście miałem ochronę, przede mną i za mną idzie ochrona, a ja jadę Harley'em. Z tym, że ochroniarze narzekali, mówię, że trochę za szybko jeżdżę, bo oni nie mogli za mną nadążyć. Kanony sztuki strategiczno-operacyjnej w odniesieniu do wartości i efektów działania firmy. Też lubię posługiwać się tymi kręgami. Czas, przestrzeń i siły. O czasie będziemy jeszcze mówili. Jak się te kręgi pokryją w jakiś sposób, to mamy prawie że idealny, wyważony efekt. Czas jest niezmiernie ważny, decyduje o zaskoczeniu, a zyskanie na czasie pozwala nam przygotować obronę. Chociaż dzisiaj pokonywanie przestrzeni jest bardzo ułatwione. Niemniej jednak przestrzeń nam decyduje o dwóch pozostałych czynnikach, czyli o siłach. Współczesne środki techniczne globalizacji łagodzą nieco jego znaczenie, ale ma wpływ na to, w jaki sposób możemy osiągnąć sukces. Rok 1941. Hitler rozwija największe siły zbrojne na świecie. Od Morza Barentsa na północy do Morza Czarnego rozwija 2 miliony ludzi, 14 tysięcy dział i moździerzy,
3,5 tysiąca samolotów, 4,5 tysiąca czołgów, na wprost mając niemal 3,5 milionową Armię Czerwoną. Rusza trzema grupami frontów, trzema grupami armii, grupy środek, grupy północ, grupy południe. Po 4 miesiącach znajduje się u bram Moskwy, Leningradu, po zdobyciu Kijowa prawie że do Krymu. I co? I zostaje zatrzymany. Raz przez zimę, przez rosnący opór Armii Czerwonej i przez ogromną przestrzeń. Olbrzymią przestrzeń. Linie zaopatrzenia wydłużają się. Zaopatrzenie z Niemiec i krajów podbitych nie dochodzi. Nie docenił czynnika ani czasu, ani przestrzeni, ani logistyki, ani sił przeciwnika. Nie docenił, mimo jego blitzkriegu, mimo jego wspaniałych generałów, których trzeba powiedzieć, mimo że to byli też i bandyci i mordercy. Guderiana, feldmarszałka Mannsteina, von Bocka, von Lischta, Rundstedta. Nie szkodzi. Siły, przestrzeń i czas zadecydowały o tym. Czyli musimy, proszę Państwa, mieć środki finansowe, musimy mieć organizację i wyposażenie, strategię przekładającą się na cele operacyjne, taktykę działania, a w przypadku biznesu, biznesplan, czynnik ludzki, kierowniczy, dowódczy, treningi indywidualne i zbiorowe, zgrywanie systemu i motywację do działań. Co nas pcha w życiu do tego, że na przykład podejmujemy ryzyko? Motywacja. Chcemy być szybsi, lepsi, bogatsi, piękniejsi. Nie wiem, czy wiecie, bo będzie niedługo Ministerstwo Zdrowia i wszelkie pomyślności założone, to żebyśmy byli szczęśliwi całe życie. Ach, przecież ja tu mam takie urządzenie. O czasie, o którym mówiłem. Proszę Państwa, czas to jest coś takiego, że jego nie kupimy. Jego nie cofniemy, ani go nie rozciągniemy. Wszyscy wiemy, jak możemy zabić czas, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Ale powinniśmy się nauczyć go szanować. W jaki sposób zarządzać tym czasem? Podzielić sprawy na ważne i pilne. Ważne, ale niepilne. Nieważne, ale pilne. Nieważne i niepilne. To jest trudne, prawda? Ale możliwe do osiągnięcia. A tutaj, tak jak moja wnuczka mi tu napisała, bo dałem im takie zadanie kiedyś, aby zrobiły sobie podział planu dnia. Co, w jaki sposób będą robiły? I proszę zobaczyć, to jest schemat 12-letniej dziewczynki. Mądra, prawda? No bo moja wnuczka. Każdy z Państwa ma dzieci, także zalecam, ażebyście takie zadanie domowe im dały. To jest taki przykład zarządzania czasem. Jakie popełniamy błędy? Zbyt wiele rzeczy naraz, prawda? Bo jesteśmy zajęci, chcemy wszystko zrobić. Brak samodyscypliny. A no tych postanowień noworocznych, to mamy tyle, a to schudnę, a to będę na siłownię chodził, a to będę pływał, a to będę lepszy dla żony i tak dalej, i tak dalej. Musimy tą samodyscyplinę utrzymywać. Brak planowania, o którym wcześniej mówiłem. Odkładanie na później. Każdy leń mówi na drugi dzień, prawda? Niedokańczanie spraw. Wszystko samemu. O, tak się nie da. Możemy delegować swoje uprawnienia. Rozpraszanie uwagi. Słaba organizacja przestrzeni. Jak mam bałagan na swoim miejscu pracy, nie mogę się skoncentrować, bo mi wszystko gdzieś mi umyka, prawda? Słaba organizacja. Brak priorytetów, o których mówiłem. Trzeba wyznaczyć sobie 2-3 priorytety i je realizować. No i czasami rzeczy zbędne. O zasobach mówiłem. Jeśli chcemy osiągnąć cel w organizacji, w firmie, musimy mieć środki i siły. Kurczące się zasoby są nieraz przekleństwem dla korporacji i dla firm. Dzisiaj mówimy o energii. Energia jest niezmiernie istotna. Ceny energii mają wpływ na produkty, które wytwarzamy, bo my myślimy w energii w tym sensie, że tu mamy światło, tam lodówka, tutaj. Nie, proszę Państwa, energia to daje nam dzisiaj wartość GDP danego kraju, bo ile, na przykład jeśli gaz ziemny, o też podam tutaj przykład ze swojego życia. Kiedy rozpocząłem swoją służbę w Virginii w 2010 roku, rząd amerykański wynajął mi rezydencję. No, jako zastępca dowódcy NATO, oczywiście na pewnym poziomie. Miałem tam, nie wiem, 1000 metrów miałem kwadratowych tego domu, kilkanaście sypialni. Tam wszystko jest na klimatyzację, ogrzewanie, oziębianie, chociaż w zasadzie było oziębianie, bo tam ciepło było. Pierwszy rachunek za gaz zapłaciłem $550. Ja opłacałem, że on mi później zwracał to.
ponieważ była rewolucja gazu łupkowego w tych latach 2010-2013, gdzie wydobywano na skalę masową gaz z łupków, tak zwany shale gas, ceny tego gazu dramatycznie zmniejszyły się. I to natychmiast było odczuwalne w kieszeni podatników. Ostatnią ratę za gaz zapłaciłem we wrześniu 2014 roku 250 przy takiej samej ilości spalania. Czyli ceny gazu łupkowego, 1000 metrów sześciennych gazu łupkowego kosztuje $180. A my płacimy za gaz ziemny w Polsce i w Europie średnio jest od $300 do $350. To teraz wyobraźcie sobie, wszystkie te elektrownie, które były na ropę, na węgiel, przechodzą na gaz ziemny. Po pierwsze, czystsza atmosfera, po drugie, tańsze źródła wytwarzania energii i po trzecie, tańsze produkty. Czyli widzicie, że gospodarka amerykańska zaczyna się robić konkurencyjna w stosunku do chińskiej, której z kolei siła robocza jest tańsza, ale z kolei źródła energii są droższe. Czyli zasoby są niezwykle istotne. Ten misiu, który stoi na tej krze lodowej, on również pokazuje nam jeszcze inną rzecz. Ochronę środowiska. Firmy powinny dbać w swojej kulturze organizacyjnej również o ochronę środowiska, o ilość papieru, które się utylizuje, o śmieci, o różne inne sprawy. A wierzycie tak w ogóle państwo w globalne ocieplenie, czy nie? Kto z państwa wierzy w globalne ocieplenie? Ręka do góry. Pani wierzy. Wie pani co, że ja też nie wierzyłem, ale ja jestem kibicem piłki nożnej. Jak kiedyś oglądałem reprezentację Francji 15 lat temu, sami biali, a teraz sami czarni, to chyba jest jednak to globalne ocieplenie. Tego na pewno bym nie opowiedział na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, bo natychmiast zostanę oskarżony o rasizm. O decyzji już mówiłem, że po podjęciu decyzji należy skoncentrować wszystkie siły i środki, aby ją wdrożyć w życie, ale podwładny niższego szczebla może zmienić ewentualnie. Przywództwo w organizacji, czyli leadership, jakże niezmiernie ważny. Churchill powiedział kiedyś, że wszystko rozwija się i upada w zależności od przywództwa. To są wybitni liderzy i przywódcy tego świata. Od Aleksandra Macedońskiego, o którym mówiłem, przez prezydenta Eisenhowera, generała Pattona, Piłsudskiego, który stworzył po 123 latach niewoli państwo polskie scalił z trzech zaborów, prawda? Gdzie byli oficerowie, stworzyliśmy silne podwaliny sił zbrojnych. Stworzyliśmy Centralny Okręg Przemysłowy. Stworzyliśmy Port Północny, Port w Gdyni. Wiele rzeczy zrobiliśmy. Przy braku tej komunikacji społecznej, jak dzisiaj mamy media społecznościowe, telewizja, radio, udało się. Nie wszystko się udało, ale udało w 20-leciu międzywojennym. Dzięki determinacji między innymi takich ludzi jak Piłsudski. Gdyby na przykład dzisiaj, przecież to byli oficerowie i generałowie z armii carskiej, z armii niemieckiej i z armii austriackiej, często gęsto walcząc po dwóch stronach frontu. Gdyby to dzisiaj trafiło, to niektórzy z ministrów jeszcze do dzisiaj by ich lustrowali, prawda? Czy oni czasami tam nie są szpiegami jakimiś. A ten gościu, ten łysy taki, to jest Eisenhower. Dlaczego ja jego zdjęcie tutaj dałem? Wiecie, co on zrobił, proszę państwa? To on stworzył potęgę infrastruktury przemysłowej i drogowej Stanów Zjednoczonych. Po wojnie, kiedy w roku 1944, w ogóle, kiedy alianci w czerwcu wylądowali na plażach Normandii, generał Eisenhower był dowódcą wszystkich sprzymierzonych. Dowodził 1,5-milionową armią, operacja się udała. Po kilkunastu miesiącach już doszli do Niemiec, a w 1945, jak wiecie, w maju Niemcy skapitulowały. Ale miał jeden taki krótki moment zawahania i trudnej sytuacji, kiedy w Ardenach zostały oddziały amerykańskie zatrzymane i prezydent Roosevelt dzwoni wówczas do niego. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Roosevelt, a Dwight Eisenhower miał ksywę Ike. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest część kultury organizacyjnej i korporacyjnej, że mamy pewne nawyki. Mówimy slangiem, mówimy jakimś językiem, który wchodzi w kulturę danej firmy. I tutaj, kiedy zadzwonił do niego prezydent Roosevelt i mówi: "Hey Ike, how about the situation on the Western Front?" Jaka jest sytuacja na froncie zachodnim? Na co Ike odpowiedział: "Sir, snafu, S-N-A-F-U. What does it mean, snafu? Sir, situation normal, all is fuck up." I dzisiaj, kiedy, i to jest jedna z rzeczy kultury organizacyjnej, na przykład BZ, brawo Zulu. Jak ktoś powie brawo Zulu w marynarce wojennej,
to wiadomo, że jest na 5. A jak ktoś powie snafu, to jest tak. W firmach również taki slang panuje. Ale jeszcze o tym Eisenhowerze skończę. Kiedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1948 roku, zobaczył, jak słaba jest infrastruktura drogowo-kolejowa, mostowa Stanów Zjednoczonych, gdzie drogi wzdłuż tylko wybrzeży były, prawda, a interior cały był no, pusty. I kiedy doszedł do wniosku, że rakiety i broń nuklearna Związku Radzieckiego może zagrozić Amerykanów, bo cała potęga przemysłowa Stanów Zjednoczonych jest wokół wschodniego i zachodniego wybrzeża. 70% ludności tam mieszka i tam jest cały przemysł. Więc gdyby oni zaatakowali ewentualnie Związek Radziecki Amerykanów, to więc oni musieli uciekać do interioru, czyli do środka. Ale nie było autostrad, nie było mostów, a tam przecież potężne rzeki. I Potomak, i Missouri, i Mississippi i tak dalej. Więc on zbudował, wywłaszczył bez żadnego halo, wywłaszczył wszystkich tych przedmieść, zrobili objazdy, obwodnice. Dzisiaj jeden z punktów programu prezydenta Trumpa jest budowanie, odbudowa infrastruktury, bo infrastruktura Stanów Zjednoczonych się kruszy. Także tutaj mamy przywódców, którzy mieli wizję tego leadershipu. Dzisiaj w Europie, jakbyśmy popatrzyli, mamy kryzys przywództwa. Mamy kryzys przywództwa, co odbija się na sytuacji. Silnym przywódcą tak naprawdę autokratycznym jest dzisiaj Putin. Dobrym przywódcą jest Angela Merkel, mimo tej jej błędu, który popełniła lat temu 3. Ale tak jakbyśmy patrzyli na przywództwo innych krajów, to naprawdę jest bardzo, bardzo słabo. Dlatego leadership jest niezmiernie istotny. Mówimy o tym, że organizacja jest ważna dla firmy. Tak, ale proszę Państwa, organizacja niczego sama nie załatwi. Tabelki, wykresy, wymyślne szczegóły niczego nie załatwią. Musimy, wszystko to są ludzie w tej organizacji. Musimy być również dobrzy przywódcy, to genialni upraszczacze. Ten wzór znacie, prawda? Kto to wymyślił? No Einstein. Taki genialny wzór. Dobrzy przywódcy prawie zawsze są dobrymi upraszczaczami, którzy przebijają się przez spory, debaty, wątpliwości do rozwiązania, które wszyscy zrozumieją. Kiss to nie jest. To jest keep it simple. Smile. Stupid. Mamy to wszystko uproszczać. Tutaj, proszę Państwa, mówiłem o planach, o organizacji, o taktyce, o operacji. To jest najkrótszy rozkaz bojowy, jaki otrzymałem w swoim życiu. Mamy te wymyślne systemy dowodzenia, mamy tabele, mamy mapy. Oczywiście dzisiaj wszystko mamy zobrazowane. To jest rozkaz bojowy, który otrzymałem na swoim komputerze pokładowym od mojego dowódcy CJTF-u, Combined Joint Task No. 7 w Bagdadzie, a ja prowadziłem operację spod Nadżafu. Jeden z moich batalionów i dywizjon śmigłowców znajdował się na dole, a na górze mieliśmy problem pod Karbalą. Więc CG to jest skrót. To jest też zwyczaje korporacyjnej firmy, skrót. CG, Commanding General, czyli ja. Move your ass from here to here as soon as possible. Dowódca narysował mi dwie strzały z obiektu Rams za Al-Hile, że mam jednym dywizjonem, jednym batalionem ruszyć swoją dupę jak najszybciej tutaj i pomóc tamtym. Tyle. I aż tyle. Full stop. Czyli genialny rozkaz bojowy. Ja go daję jako przykład, już go mogę dawać, bo to już było lat temu dużo, już nie ma gryfu tajności. As soon as possible. Jak najszybciej i rusz swoją dupę stąd. Proste, genialne i do wykonania. Też przywódcy, proszę Państwa, muszą podejmować ryzyko. Niepodjęcie ryzyka czasami grozi katastrofą, ale podjęcie ryzyka dobrze ocenionego, w miarę skalkulowanego dla ludzi, którzy są i dla zespołu, którzy są wyszkoleni, przynosi sukces. Może się też będę tutaj nieco chwalił, ale mam ponad 3600 skoków spadochronowych. Skaczę od 69 roku. Od tutaj panie na pewno jeszcze na świecie nie było, kiedy zacząłem skakać. I dalej to czynię, bo lubię. Ale przywódcy muszą się charakteryzować tym, że podejmują ryzyko w sytuacjach, gdzie wszyscy inni nie chcą tego. To jest, proszę Państwa, Felix Baumgartner, major armii austriackiej, rezerwy, którego znam osobiście, którym skakałem również z mostów w Stanach Zjednoczonych i ze skał. Ten gościu wyskoczył 4 lata temu ze stratosfery, z 39 tysięcy metrów.
Widzicie już to prawie, że to jest stratosfera, to jest przestrzeń kosmiczna. Po co on to zrobił? Dlaczego? Osiągnął, po pierwsze to był eksperyment medyczny, po drugie eksperyment, który ewentualnie pozwoli opuszczać załogom z kapsuł kosmicznych w razie awarii. Osiągnął swoim ciałem prędkość dźwięku. Wylądował na pustyni bezpiecznie. Eksperyment, który przygotowało grono naukowców, wariatów, szaleńców, motywowanych, ale udało się. Podjęli ryzyko, wykonali zadanie. Dlatego też trzeba podejmować to ryzyko. Tutaj tym razem bez aparatury tlenowej, ale też podejmujemy ryzyko, ale również się bawimy. Ta zabawa polega na tym, że adrenalina idzie do góry, a cholesterol w dół. To jest bardzo fajne. Tutaj kolegom pokazywałem film i zachęcałem ich do wykonywania skoków. Kolejna operacja, ale to nie tym razem prowadzona przeze mnie, tylko operacja prowadzona przez 1981 przez przywódcę państwa żydowskiego Menachima Begina, który powiedział, że może na Bliskim Wschodzie tylko być jedno państwo, które ma broń jądrową. Tym państwem będzie Izrael, bo Izrael się nie przyznaje do tego, że ma broń jądrową, ale on ma. Operacja Babilon miała miejsce w 1981. Celem tej operacji było bombardowanie reaktora jądrowego w Osiriaku pod Bagdadem. Wtedy Saddam Hussein tam jeszcze dowodził. I gdyby tego nie zrobiono, Irak byłby kolejnym krajem na Bliskim Wschodzie mającym broń atomową, broń jądrową w rękach Saddama Husseina. Byłoby to bardzo niebezpieczne. To ryzyko rząd Izraela podjął. Operacja została wykonana. Dwie eskadry F-15, F-16 zrujnowały z ziemią tenże reaktor. Przelatując 2 godziny nisko nad pustynią Nechew, nad ziemią jordańską, iracką, poza zasięgiem radarów. Załogi świetnie wyszkolone, piloci po 300, 400, 500 godzin na tych maszynach, płynnie władający izraelscy piloci, płynnie władający językiem arabskim, tylko raz się odezwali, będąc namierzeni przez stację AWACS Arabii Saudyjskiej, zgłosili lot ćwiczebny eskadry saudyjskie. Zbombardowali ten reaktor, wrócili bezpiecznie do domu. Operacja się udała, oczywiście Bliski Wschód, to 81 rok, to nie pamiętacie państwo, znalazł się Izrael na ustach całego świata z oburzeniem, no ale oczywiście Izrael podjął. Tak zniszczyliśmy, bo to zagrażało naszym żywotnym interesom. Tak jak my dzisiaj jesteśmy na ustach całego świata w związku z ustawą IPN-u. Ale proszę państwa, w tym podjętym ryzyku musimy unikać twardych lądowań, bo one czasami się mogą zakończyć fatalnie dla firmy i dla nas samych. Tutaj pokazałem samolot, największy samolot transportowy świata, C-17 Globemaster, który może przenieść na swoim pokładzie 60 ton lub 360 spadochroniarzy. Potęga. To jest oczywiście zafiksowane lądowanie tego samolotu na lotniskowcu. Dlatego też, kiedy już wpadamy w kłopoty, proszę państwa, to już jest nasz własny problem, chociaż należałoby mieć zawsze kogoś, kto pomoże z tych kłopotów nam wyjść. Organizacje, jak powiedziałem, same w sobie niczego nie osiągają, plany też nie, teorie zarządzania też niewiele znaczą. Najważniejszą wartością każdej firmy to są, proszę państwa, ludzie. Dlatego musimy przyciągać najlepszych. W kulturze organizacyjnej firmy wartością dodaną jest dobrze przygotowany zespół. Jak go zmobilizować? Tutaj jest, ja to tak, może to są też sprawy teoretyczne, ale ja tak mówię z własnej praktyki, że traktowanie pracowników firmy jako elementów aktywów i jej podstawowego kapitału, podkreślenie wpływu otoczenia, w tym zwiększającej się roli konkurowania o najcenniejszych pracowników, skupienie się raczej na działaniach proaktywnych, opartych na przewidywaniu zagrożeń i prowadzeniu operacji wyprzedzających, w tym integracji zespołu, budowanie relacji wokół wspólnych celów i wartości, to o czym mówiłem o kulturze korporacyjnej firmy. No oczywiście uwzględnienie wszystkich pracowników i wkładu w realizację głównych zadań firmy. Jak to zrobić? Trzeba wykreować jakąś mapę drogową dla firmy celem osiągnięcia konsolidacji, upowszechniać wśród personelu wskaźnik pokazujący zarobki, chociaż nie wszystkim to się może podobać, ale to nie jest dzisiaj gospodarka socjalistyczna, że wszystkim porówno, tylko musimy stopniować. Ustanowienie i wprowadzenie w życie zasad i warunków wymagania odpowiednie do promowanego personelu, stworzenie warunków i danie silnego wsparcia personelowi w innych oddziałach wewnątrz naszej firmy, promowanie wybitnych pracowników i pomaganie im w robieniu kariery. Na czym to polega? Niedawno tak głośno było o tym, że
rzekomo został jakiś złoty fundusz stworzony, który to pomagał wybitnym się piąć w górę żołnierzom. Proszę Państwa, to nie jest nic nowego. Każda firma, w każdej firmie mamy wybitnie zdolnych ludzi, którym możemy przyspieszyć ścieżkę kariery. Nie kosztem innych, bo on nie robi tego kosztem innych, tylko kosztem swojego zaangażowania, zdolności i ambicji. W każdych armiach świata tak jest, że oficerów wybitnych, zdolnych kieruje się wcześniej na wyższe stanowiska służbowe, aby im zapewnić przyspieszony rozwój. W jaki sposób to osiągać? Tutaj to jest, ja nie będę tego czytał, chwilę proszę sobie zobaczyć. Ja to napisałem na czerwono, integrację zespołu, ponieważ integrowanie zespołów ludzkich to jest coś, jako to stanowić może wartość dodaną firmy. Tak zwane szkolenie integrujące. Często odbywa się różnego rodzaju eventy, 2-3 dniowe, z tego zawsze jakiś guest speaker jest, który omówi to, ale wtedy ta firma, bo ja nie mówię o firmie jakiejś 100-200 osób, mówię o korporacji, gdzie są potężne przychody. Czasami ten pracownik pierwszy raz widzi prezesa zarządu, dyrektora wykonawczego. Jest to bardzo istotne. Motywować samego siebie. To jest podstawowa zasada skutecznego motywowania. Bo jeśli ja nie jestem zmotywowany, to w jaki sposób ja mogę innych zmotywować? Umiejętność stawiania zadań i ich egzekwowania. Zadanie musi być postawione jasno, precyzyjnie i ewentualnie środki do jego realizacji muszą być zapewnione. Nie mówimy tak, zróbcie to, ale szefie, jak to mam zrobić? A to już mnie nie interesuje. Trzeba zrobić tak, zadanie musi być postawione precyzyjnie. Umiejętność delegowania uprawnień i odpowiedzialność, zaufanie i wiara swoich podwładnych, trafne rozpoznawanie potrzeby ludzi, no i oczywiście przykład osobisty, jak to mówią w Siłach Zbrojnych, leadership by example. No i tutaj bardzo istotna sprawa, negocjacje. Czasami zwierzchnicy mają to do siebie, że on, szef wie najlepiej, a jeśli nie, to patrz, punkt pierwszy, szef wie i tak najlepiej. Nie, musimy również negocjować czasami z naszymi pracownikami. Sztuka negocjacji jest sztuką bardzo istotną. No i oczywiście preferujemy motywowanie pozytywne. A jakie mamy instrumenty? Środki zachęty ekonomiczne, takie jak wynagrodzenia materialne, pozapłacowe, organizacyjne, awans, szkolenia, integracja, budowanie relacji, rozwój zawodowy. Budowanie relacji to jest właśnie to, ta kultura korporacyjna firmy. Rozwój zawodowy, techniczne, warunki pracy, sprzęt, opinia służbowa. Często, gęsto w różnego rodzaju firmach, korporacjach mamy takie boksy, gdzie siedzimy, otwarta przestrzeń, jest open space, to się nazywa, prawda? Nie daje to, a już kierownik, szef oddziału, komórki, no to była gabinet, prawda? Drzwi otwarte. Na zachodzie to przeważnie są te drzwi nawet, jak są, to i tak muszą być przeszklone, żeby widać było transparentność działania. Ale już prezesi to mają gabinety z fotelami skórzanymi, lampami, prawda? Whisky z barkiem i tak dalej. Ale tego nie widać. No też jest jakiś instrument, pniemy się w górę, mamy na przykład więcej okien. O, w dowództwie strategicznym, którym służyłem w Shape, Supreme Headquarter Allied Power in Europe, albo inaczej Supreme Holiday at Public Expense, bo żeśmy wszędzie podróżowali, generał brygady miał gabinet z dwoma oknami. Tak, dwoma oknami. Generał dywizji z trzema oknami. Generał broni i amunicji z czterema oknami. A pełny generał, czyli czterogwiazdkowy, to miał po prostu olbrzymi ten, a tylko tych czterogwiazdkowych to było dwóch, dowódca i zastępca. Także to też była jakaś zachęta do zajmowania wyższych stanowisk. Środki przymusu, kary, nagany, polecenia służbowe i tak dalej. Środki perswazji to negocjacje, partycypacja, dialog i budowanie konsensusu. Nagradzanie. To tutaj nie będę tego czytał. Natomiast w każdej firmie możemy mieć wadę albo legalną, czyli autorytet formalny, albo możemy być dowódcą, kierownikiem lub przywódcą. Najlepiej jak łączymy te cechy, przywódcze z kierowaniem. Żeby pracować ciężko, to musimy również umieć się bawić. Musimy się integrować. Dowodzenie i praca będzie przyjemnością. Nie musimy pędzić na złamanie karku.
bo inaczej nabawimy się stresów. Budowanie sojuszy i relacji interpersonalnych jest bardzo istotną cechą wartości korporacyjnej. Na tym zdjęciu widzicie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, generała Mattisa. On jest aktualnie sekretarzem obrony u Trumpa. To jest mój kolega, z którym pracowałem w Iraku, w Afganistanie, w Stanach Zjednoczonych. I te relacje interpersonalne pozwalają nam dzisiaj między naszymi dwoma armiami sojuszniczymi wiele rzeczy załatwiać. Nie dlatego, że my się lubimy, tylko dlatego, że Polska i polskie siły zbrojne są wiarygodnym sojusznikiem. Jesteśmy w NATO, byliśmy we wspólnych operacjach i mamy zaufanie. Ufamy sobie wzajemnie. To jest tak w życiu. Musimy sobie ufać. Dobór ludzi bardzo ważna sprawa. Inteligentnych, zdolnych, co najważniejsze, zdolności przewidywania i gotowość na nieoczekiwane. Szukamy też lojalności wewnętrznej, spójności energii do działania, zrównoważone ego i chęci do zrobienia rzeczy porządnie. Ego, o którym będę za chwilę mówił. Więc jakie mamy kroki do sukcesu? Transparencja działania, sprawiedliwa polityka kadrowa, system wyróżnienia i kształcenia, otwarta komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, pracownik, pracodawca, lojalność obustronna. To nie jest tak, że jak tutaj na tym zdjęciu, tak jest, szefie, prawda, i wszystko jest nie tak. O, na przykład jak tutaj, podwójne standardy zachowań. Widzimy tego chłopczyka, który tutaj tego żołnierza potraktował. Czasami tak też bywa. O negocjacjach. Kiedy mówiłem o negocjacjach, miałem na myśli, że nigdy nie negocjujemy bez obawy, ale nigdy nie musimy się obawiać negocjacji. Mój kolega, przyjaciel, pan profesor Nęcki, o którym tu mówiliśmy, zawsze mówił, że negocjacja to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwe korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Koncentrujemy się nie na ludziach, tylko na przedmiocie negocjacji. Oddzielamy sprawy osobiste od przedmiotu. Nie dotykamy spraw personalnych, nie obrażamy się. Dajemy możliwości obustronnych korzyści dla jednej i dla drugiej strony. Tutaj widzicie na tym zdjęciu akurat wielki Ajatollah al-Sistani, przywódca duchowy szyitów Iraku, z którym negocjuje wizytę szyickich męczenników czy pielgrzymów do Karbali, do najświętszego miejsca szyitów. Tak jak my mamy Częstochowę, prawda, to szyici mają Karbalę i Nadżaw, a sunnici mają Mekkę i Medynę. I on mnie pyta, ale słuchaj, ja jestem szyitą, wykształcony w szkołach koranicznych Iranu, ty jesteś katolikiem, twój kraj leży 3000 km stąd, co ty tu robisz? Dlaczego wy tu jesteście? Trudny temat, prawda? Trudny. No ale zaczęliśmy rozmawiać, te rozmowy trwały długo, 2 godziny, 3 godziny. Oczywiście na stole tylko niestety ani piwa, ani whisky, ani nic, tylko woda, no po prostu. No ale trzeba nawet w takich warunkach negocjować. Mówiąc o przywództwie, proszę państwa, zapamiętałem to na wszystkich stanowiskach służbowych, które pełnimy, od dowódcy plutonu do dowódcy korpusu, że dzień, w którym twoi podwładni przestają przychodzić do ciebie ze swoimi problemami, to dzień, w którym przestałeś być ich przywódcą. Albo przestali wierzyć, że możesz cokolwiek im pomóc, albo doszli do wniosku, że przestało cię cokolwiek obchodzić. Prawda? To jest tak w życiu. Tak czy owak zawiodłeś jako przywódca. Nie możemy dać się szarogęsić ekspertom i elitom, bo czasami eksperci mówią, my tu wszystko wiemy i jesteśmy najlepsi. Nie, trzeba czasami sprawdzić. To jest ten punkt, o którym mówiłem, kontrola. Nie boimy się rzucać wyzwań zawodowcom, nawet w ich działkach tematycznych. Dobrze jest z nimi rozmawiać, czerpać z ich wiedzy, ale nie zaszkodzi jeszcze spojrzeć na to z innej perspektywy i poradzić się innych. Ego, o którym mówiłem. Najgorzej, jak czyjeś ego jest większe niż ten pokój. Im mniej wiedzy, tym większe ego. Zauważyliście to? Tak to niestety niektórzy mają. Wzór na sukces naszego działania. Jeśli mamy chociaż ten skomplikowany wzór, tutaj widzicie, on był wyliczony matematycznie, jego się nie da, proszę państwa, wyliczyć matematycznie. To szczęście, to wiedza, to inteligencja, to intuicja. Ale jeśli mamy tylko od 40 do 70% prawdopodobieństwa, że nam się uda, trzeba to ryzyko podjąć. Dowódca w polu zawsze ma rację, a ci na tyłach nigdy, dopóki nie ma dowodu, że jest odwrotnie. Okazało się, że w tym przykładzie, o którym mówiłem,
1941 roku jednak tyły, logistyka, wywiad i zasoby zawiodły. Czyli ci tam z tyłu, czyli jego sztab generalny Hitlera z Halderem jako szefem sztabu, który ocenił, że Niemcom starczy paliwa, amunicji, zasobów ludzkich najdłużej do 1942 roku, że nie powinni podjąć tej kampanii. Miał jednak rację. Nie szef, tylko on. Praca zespołowa. Przywództwo to sztuka osiągania więcej niż to, co nauka zarządzania określa jako możliwe. Tak jak mówiliśmy o tych środkach motywacyjnych, to mi się przypomniało też taki przykład z życia, bo te teorie o zarządzaniu mówią, że o, to motywujemy pozytywnie, że możemy karać, nagany, wysyłać pracownika na szkolenie. Proszę Państwa, dwoma zdaniami to można określić. Jak najbardziej można pracownika zmotywować? Strach i korzyści osobiste. Musi się szefa bać, w pewnym sensie szanować go, ale jeśli dobrze pracuje, to może być wyróżniony. Dostępność siły i środków, o których mówiłem. Bardzo istotna w każdej firmie. Mobilność. Pracownicy nie są przyzwyczajeni w dużych firmach i korporacjach do mobilności. Dzisiaj ta kultura korporacyjna się zmienia. No, pracownicy muszą być mobilni, niestety. Może w kraju takim jak nasz dzisiaj, on nie jest za duży, ale ja nawet nie mówię o Polsce. Mówię o możliwości przeniesienia się do każdego innego kraju europejskiego, a korporacje mają przecież i na świecie oddziały swoje. Trzeba mieć gotowość do tej mobilności. Efektywne zaangażowanie tym, co robimy. Musimy dać z siebie bardzo dużo. Oczywiście nie możemy wyprywać z siebie żył i flaków, ale musimy być gotowi na to, żeby osiągnąć sukces. Przestrzeganie tajemnicy i zabezpieczenia systemowe. Istotna zasada w kulturach korporacyjnych firm. Dzisiaj zagrożenie cybernetyczne jest wszechobecne. W związku z tym firmy coraz więcej środków wydają i specjalistów na to, aby zabezpieczenia systemowe działały. Co jest pierwszą linią obrony przed cyberatakami? Jak Państwo myślicie? Inne systemy? Nie tylko. Młodzi, zdolni ludzie, informatycy, operatorzy, którzy siedzą i tworzą firewall'e tak zwane. Wartości, aktywa, które firmy posiadają duże, są tak olbrzymie, że nie mogą sobie pozwolić na wykradanie ich tajemnic. Dlatego też nie śpi, wróg czuwa. Ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych. Dobrze jest, mówią, że dobry jest ten szef, który dobrze działa. Nie, dobry jest ten, który działa dobrze w sytuacjach kryzysowych. A działanie w sytuacji kryzysowych powoduje powstawanie stresu. Stres ma swoje dodatnie i ujemne cechy. Pierwsza faza stresu jest stresem pozytywnym. Na przykład pobudza nas do działania. Więcej daje nam energii. O, zakochałem się. O Jezu, jaki ja mam teraz szał. To dziewczyna jest taka piękna. To jest też jakiś stres. Ale później osiągamy pik tego wszystkiego. Nasz organizm się przyzwyczaja. Następuje destres. Adaptujemy się i ten stres zaczyna być szkodliwy. Zaczynamy się pocić. Mamy przyspieszony oddech. Rozszerzone naczynia krwionośne. Tętno nam skacze i tak dalej. W sytuacji trudnej zaczynamy się czegoś bać. Następnie rozładowanie, poczucie winy. No I szpital gotowy. Dlatego też musimy stworzyć w korporacji, w firmie takie warunki, abyśmy mieli możliwości rozładowania z tego stresu. Co może powiedzieć ten żołnierz, który nagle po wybuchu bomby podłożonej przez terrorystów znalazł się w tym miejscu i trzyma na ręku dziecko, którego rodzice już nie żyją. Czy on był przygotowany na taką sytuację? No nie. Bo stres, czymże jest stres? Ja mówię, że stres jest działaniem, jest reakcją organizmu na nienormalne sytuacje, bo to nie jest normalna sytuacja. Praca zespołowa, sukcesy indywidualne stanowią siłę zespołu, wiadomo, szkolenie indywidualne. Czasami młodszy personel uczestnicząc w tym szkoleniu jest bardzo wyczerpany. Tutaj widzimy ćwiczenia, czwarty dzień. Gotowy i zdeterminowany do działania. Pokazywałem kolegom zdjęcie skaczącego żołnierza sił specjalnych. On z tym wszystkim wyskoczył z samolotu. To wszystko, co ma na grzbiecie, to jest jego. On jest zdeterminowany, wyszkolony i gotowy. A to jest oto praca zespołowa. Cały ten zespół musi gdzieś się znaleźć. Tutaj w tym skomplikowanym dosyć schemacie pokazałem, czym jest dowodzenie. Jak ono powinno być robione. Przywództwo, kontrola, podejmowanie decyzji. Dowodzenie przez zadania, zorientowanie na zespół, zaangażowanie społeczne, wspólne ponoszenie odpowiedzialności, współdział w kierowaniu i tworzeniu rzeczywistości i współdziałanie. To się przekłada również na wartości firmy. W tym wszystkim musimy uważać, proszę Państwa, żebyśmy swojej drogi nie zagubili.
Tutaj jest takie skomplikowane, ale tak jak powiedziałem, co jest bardzo skomplikowane, trzeba upraszczać. Jeśli się już zagubiłeś, to tutaj mam taką receptę, jak prowadzić karierę ponownie na właściwe tory. Proste, ale trochę trudniejsze do zrealizowania. Ostatni punkt jest bardzo ważny. Nie wolno się zniechęcać. Zaniechanie jest podstawą, a nie rezultatem naszego działania. Nadzieja, jak mówią niektórzy, umiera ostatnia. Media, informacje, oddziaływanie na nasze życie. Proszę Państwa, dzisiaj media społecznościowe przedstawiają sobie większą siłę niż dwie dywizje pancerne. Często to obserwujemy. Nie wiem, czy oglądacie taki serial bardzo popularny w Stanach, w Polsce chyba też, House of Cards. I tam właśnie pokazane jest, jak media potrafią zmieniać rzeczywistość, jak one są istotne, jak ważne są w naszych mediach to samo. Te fake newsy wszystkiego rodzaju, złe informacje, obczernianie ludzi, organizacji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego musimy w firmach, w korporacjach, musimy mieć dobrego PR-owca i dobrze zsynchronizowaną kampanię informacyjną, która będzie dbała o dobry wizerunek firmy. Ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Być może, że nas wzmocni, ale zanim nas wzmocni, to nas porządnie sponiewiera. I musimy zawsze patrzeć na to z tej perspektywy. Musimy ten fragment tego ryzyka naszego działania mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Pamiętajmy o tym, że konkurencja nie śpi. To, co ci mówiłem, zagrożenia. Konkurencja czyha. Chcesz pokoju, bądź gotowy do wojny. Jednak nikt nie pozbawia się szans znalezienia rozwiązania pokojowego. Proszę Państwa, tutaj widzimy okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, krążownik. I nagle ten krążownik widzi światło z naprzeciwka. Dowódca krążownika, kontradmirał amerykański, mówi: ja radzę tobie, żebyś zmienił swój kurs o 20 stopni. Głos z drugiej strony. To ja radzę tobie, abyś zmienił kurs o 20 stopni. Rozzłoszczony kapitan jeszcze raz mówi: ja jestem kapitanem, proszę zmienić kurs o 20 stopni. Głos naprzeciwka. A ja jestem marynarzem drugiej klasy i ja radzę tobie, abyś zmienił ten kurs jednak o 20 stopni. No już ten dowódca nie wytrzymuje, ja jestem dowódcą potężnego okrętu wojennego. Zmień ten kurs o 20 stopni. Głos naprzeciwka. A ja jestem latarnią morską. Także nie wszyscy mają rację, ci, którzy mają olbrzymią siłę. Mimo tych wszystkich trudnych zadań należy starać się trzymać balans obciążeń, bo inaczej możemy skończyć bardzo niedobrze. Ten stres może nas zabić. Dziękuję Państwu za uwagę. Jestem gotowy do pytań. Zmieściliśmy się w czasie. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. Panie patrzyły z zainteresowaniem, panowie też. Wie pan co, ja czytałem dużo tych książek o zarządzaniu, o skutecznym działaniu. Staram się to przekładać na praktyczną wiedzę, którą realizujemy w życiu. Ja to przekładam w ten sposób, że kierowanie dużą organizacją, szczególnie przekładam to na swoje doświadczenia wielonarodowe, będąc szefem zarządu szkolenia bojowego i ćwiczeń w dowództwie NATO, gdzie mamy 28, teraz już 29 narodowości. Musimy, aby skutecznie działać, musimy również wgryźć się w kulturę danych narodów, sposób postępowania. Włocha, Niemca, Francuza. Musimy być skuteczni, musimy negocjować, musimy ich przekonywać. Ale mamy jeden wspólny cel i mamy wspólne zadania. Musimy to również oprzyrządować. W co my to oprzyrządujemy? W wojsku może jest prościej, tak narodowym. Rozkaz bojowy do wykonania. Tutaj mówimy o procedurach. SOP to się nazywa. Standing Operation Procedures. Jeśli przykładowo dowodząc w Iraku 23 narodowościami, jeśli ja wydałem rozkaz bojowy czy zarządzenie, to ten rozkaz musiał być tak samo zrozumiany przez Włocha, Niemca, Amerykanina i Polaka. Czyli moją skuteczność zapewniają procedury. I interoperacyjność. Wiecie Państwo, co to jest interoperacyjność? Mówimy różnymi językami, ale common lingua jest angielski, prawda? Gdyby tu siedzieli 14 przedstawicieli narodowości, to musimy, czyli pierwszym krokiem interoperacyjności jest język. Drugim,
Mamy tak, iPhone, iPady, iSrady, Samsungi, to wszystko, ale do każdego jest inna wtyczka. To samo jest z radiostacją. To samo jest ze śmigłowcem bojowym, który pokazywałem. Uchwyt na rakiety na przykład naszego Sokoła jest inny niż Black Hawka, jeszcze inny niż Apacha. Powinny być takie same uchwyty. Jeśli mój śmigłowiec Sokół wylądował w bazie amerykańskiej pod Achillą i już jest bez zasobników, bez rakiet, to ja chcę podpiąć rakiety. Jeśli wylądował w bazie pod Bagdadem i chce zatankować, to ten, który podjeżdża tą tanksztelą, czy tym ma paliwo, to żeby ten wlewak nie był większy niż mój wlew paliwa. Czyli plug and in, czyli drugi stopień interoperacyjności, to jest ten trudniejszy, to jest właśnie technologia. Chociaż wiecie co, jestem 42 lata żonaty, mam piękną żonę, bardzo ją kocham. Ona jest Polką, ja Polakiem, mówimy po polsku, ja jej czasami nie rozumiem. Nie wiem dlaczego. Czyli mówimy o procedurach, o interoperacyjności, a kończyć się to ma skutecznością. Także teorie mówią różne rzeczy. Ja często, gęsto z autorami tych podręczników wspieram się, chociaż nie zarządzałem nigdy żadną korporacją biznesową, ale zarządzałem taką większą korporacją, gdzie efektem końcowym sukcesu bądź nie jest życie ludzkie. Tyle.